Tutaj serwuję gulasz z bizona. Dokładnie bizona po burgundzku. A nie wiem, jaki ma smak, dlatego powiem dopiero, jak zjem. Tu. No. I uwaga, puszczamy. O, za słabo. Uwaga, strzelamy do bizona. Jest, dostał. W restauracji to proponujemy różne dania z bizona. Carpaccio z bizona, no steki też to specjalność naszej restauracji pałacowej. No i takie różne potrawy typu kulasz, pierogi, najrozmaitsze wyroby z bizona. Takie, które można wziąć ze sobą, to tutaj widać w tej naszej lodówce. Można kabanosy w słoiku są, i smalec, i szynka z bizona, i bekon z bizonem, i tak dalej. Takie produkty, które można wziąć zapakowane, hermetycznie zamknięte i tak dalej. To są wyroby z bizona, które sprzedajemy. Mamy kabanosy z bizona, pasztet, smalec, szynkę i bekon z bizona. Ono obetnie gałęzie, powycina na odpowiednie długości. Może kilka w jedno miejsce, albo po prostu po jednym drzewie złożonym na kubki. Po prostu chwyta drzewo, operator, ściska szczęką i po prostu naciska przycisk, drzewo zostaje ścięte. Wtedy automatycznie się przewraca i przystępuje do manipulacji. Czyli drzewo zostaje przesuwane przez te rolki do odpowiedniej długości i wtedy przecinane. Z lasem kojarzymy miód wrzosowy, bo on w lasach właśnie jest pozyskiwany i na włosiowy. To są miody, które właśnie są skojarzone z lasami naszymi tutaj na naszym terenie. To są jedne z takich z lepszych miodów. Szczególnie wrzos to jest taki miód, który jest bardzo drogi, jest go bardzo mało, jest bardzo drogi, ale jest taki na prostatę, na drogi moczowe, na przeziębienia, tak samo i na włoć, na nerki, na drogi moczowe, na prostatę, na przeziębienia, no takie bardziej już ogólne, nie? Tego. Miód leśny jest to ten miód, który między innymi jest on z naszej pasieki oczywiście i między innymi jest to miód, który został wpisany na listę produktów tradycyjnych, czyli miód leśny z Biernatki. Jest to miód bardzo często kupowany w naszej pasiece, najcenniejszy ze względu na różnorodność smaków, zależny od terminów zbiorów. I jest to miód, który oczywiście wzmacnia naszą odporność i odporność organizmu. Zalecany jest przede wszystkim przy chorobach dróg oddechowych, przeziębieniach i poprawia również przemianę materii. Orzeszki piniowe rosną na wierzchołkach sosen. Mają bardzo duże wartości odżywcze. Zawierają witaminę K, cynk. Cynk tak nazwany też jest, orzeszki piniowe nazwane są afrodyzjakiem, gdzie działają na płodność. Witamina K na pokrzepnięcie, na rany, działają antynowotworowe. To tak w paru zdaniach te orzeszki piniowe. W ogóle są ogólnie bardzo zdrowe. Tak do pojedzenia, ewentualnie dużo osób korzysta, do sałatek dodaje, na suchej patelni okruszyć i dodawać do sałatkę. Bardzo wzbogacają smak różnego rodzaju sałatek. Tu ponad 20 lat, dobre 20 lat robię te rzeczy. Wystawiałam na różnych wystawach, dostawałam nagrody. Są to rzeczy wykonane tylko i wyłącznie z darów lasu i łąk, pól. Zbieram je osobiście, robię osobiście wszystkie rzeczy.
Traf proponuje dzisiaj w Szczecinku odzież dla myśliwych i dla wędkarzy. Przyjechaliśmy z pełną ofertą, z pełną propozycją. Szczególnie chciałabym zachęcić do zapoznania się z naszą propozycją odzieży antyinsektowej, która składa się z kurtki, spodni, kamizelki, koszuli. No, bardzo ważnej chyba w dzisiejszych czasach. Chroni ona głównie przed kleszczami, no co dalej, chroni przed chorobami odkleszczowymi. Znajdujemy w lesie zrzuty jelenia. Jeleń, byk, zrzuca co roku swoje poroże. Znajdujemy to i z tego są wyroby. Patrząc na górną część, to 3-4 godziny nawet trzeba poświęcić na jeden wyrób. Gdzieś czy nie został? W lesie zielony, zielony lesie, ty nam bogactwo natury niesiesz. Młody zagajnik, także bóg stary, od wieków daje ludziom swe dary. Zielony lesie, lesie zielony, na naszej ziemi niezastąpiony. Człowiek ci będzie opieką służył, zielony lesie, żyj jak zaprezentować walory dziczyzny, że to jest jedzenie zdrowe, nie jest nafaszerowane chemią, sterydami, antybiotykami, tak jak wszystko to, co kupujemy ze zwierząt sztucznie hodowanych, w masowych hodowlach. W naszej strefie kulinarnej możemy skosztować bigosu z dzika, przygotowanego przez koło łowieckie Oszczep ze Szczecinka. Pyszny bigos, sam próbowałem. Możemy skosztować zupy takiej a la gulaszowej z mięsa dziczego, przygotowanej przez zespół szkół numer 2 w Szczecinku imienia księcia Warcisława. Zupka również jest pyszna. Przy tych stoiskach ustawiały się kolejki. Kowalczyk Mariusz, jestem prezesem kołowieckiego Oszczep w Szczecinku. Zostaliśmy poproszeni przez organizatorów jako lokalne koło, a z racji, że koło łowieckie Oszczep ma podłoża leśne, było to koło łowieckie leśników, niegdyś biura regionalnej dyrekcji lasów państwowych, dawna nazwa zarządu okręgowego lasów państwowych. Stąd też nasze uczestnictwo w tej imprezie. Jako koło jesteśmy fundatorem w tym roku bigosu myśliwskiego, który jest kolportowany tutaj na tym naszym stanowisku. W
My jesteśmy z zespołu szkół nr 2 imieniu księcia Warcisława IV. To jest nasza zupa sztampowa, którą Państwo dzisiaj częstujemy. Jest to zupa, którą najczęściej robimy my ogólnie w szkole, promując swoją szkołę i robimy ją na bazie wieprzowiny. Wyjątkowo w związku z dzisiejszym właśnie dniem, jako związanym z darami lasu, otrzymaliśmy jako dzika i na bazie dziczyzny zrobiliśmy właśnie tą zupę. Z czego składa się ta zupa? No jest to zupa przede wszystkim składająca się właśnie z dziczyzny, która jest odpowiednio zamarynowana przez 5 dni w specjalnej marynacie staropolskiej. Następnie jest rozdrobniona, usmażona, następnie dodane dodatki uduszone w postaci jako cebuli i pieczarek. To wszystko jest połączone z mięsem, a następnie dodane są rozdrobnione ogórki konserwowe i jako jeszcze papryka świeża. I oczywiście ostro przyprawione, gdyż to jest zupa rozgrzewająca, idealna na właśnie teraz jesienne pory, ale oczywiście dzisiaj pogoda dopisuje, więc wydaje mi się, że akurat, że tak powiem, się mocno nie musi rozgrzewać. Polecamy bardzo serdecznie. Tu natura budzi się o świcie i od wieku daje nowe życie. Tu króluje wszechobecna zieleń, tutaj żyje dzikich zwierząt wiele. Tutaj pachną zioła i żywica, tu powietrze po nią nas zachwyca. W lesie zielony, zielony lesie, ty nam bogactwo natury niesiesz. Młody zagajnik, także bóg stary, od wieków daje ludziom swe dary. Zielony lesie, lesie zielony, na naszej ziemi niezastąpiony. Człowiek ci będzie opieką służył, zielony lesie, żyj jak najdłużej. Tutaj chętnie bywa człowiek, który czas relaksu spędza wśród natury. Tu go leśne czekają przygody, zbiera grzyby, maliny i jagody. Tutaj słucha takich śpiewów może i zwierzęta dzikie spotkać może. Las urzeka człowieka swym czarem i obdarza swoim leśnym darem. Lesie zielony, zielony lesie, ty nam bogactwo natury niesiesz. Młody zagajnik, także bór stary, od wieków daje ludziom swe dary. Zielony lesie, lesie zielony, dla naszej ziemi niezastąpiony. Człowiek ci będzie opieką służył, zielony lesie, żyj jak najdłużej. W każdym lesie kryje się bogactwo, tu zwierzęta mieszkają i ptactwo. Z danych lasów człowiek korzysta, tu zwierzynę i drewno pozyska. A leśnicy i myśliwi pracą, za te hojne dary lasu płacą. Pomagają drzewom i zwierzynie, dzięki temu las nigdy nie zginie.
Polacy tam siedzą? W tej chwili... Czy mors jest ogólno... To jest narodowy? Na cały świat leci. W tej chwili podało wywołanie ogólne Francuz na telegrafii. Teraz go słychać. F2, Quebec, Józef. Ja mu odpowiedziałem. Przemazywa na imię Maguły, a mieszka obok Strasburga. I to już nie zostały otwarte drzwi, to już jest otwarta brama. Można tak powiedzieć. Teraz druga strona, wiemy od pani dyrektor znowu, ekonomicznej, co jest ważne, że też jest bardzo zadowolona, że ta impreza ma taki oddźwięk i też przewiduje, że w przyszłym roku zostanie ta impreza wpisana jakby w plan związany z finansami, więc no, ważna sprawa dla mnie. I bardzo fajne jest to, że coś razem się tworzy i to później nabiera takich realnych kształtów i dzisiaj mamy tego efekt. To jest ciekawa rzecz i bardzo taka budująca, dlatego że ta impreza wpisuje się w projekty, które są jakby strukturalnie narzucone przez górę do realizacji właśnie w Regionalnej Dyrekcji Rady Państwowej, prawda? Czyli zdrowa żywność, prawda, odzyskanie węgla z powietrza przez lasy, czyli prawda, pozyskanie tych surowców naturalnych, które niewątpliwie otaczają nas tutaj, prawda, i trzeba z tego korzystać, no zobaczymy. No tak, oczywiście chodzi o to, że Lasy Państwowe, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych no, wprowadza pewne projekty, które oczywiście każda dyrekcja z założenia też musi je wprowadzić. One są dobre, one są ciekawe i myślę, że takiego przeciętnego Kowalskiego, który dzisiaj przyszedł na tą imprezę i dowiedział się o tych projektach w sposób taki, powiedzmy, no, dostępny, przystępny poprzez atrakcje, poprzez zabawy, ale z drugiej strony no, nie zapominamy o tej edukacji, że tutaj jednak odbywała się wielka edukacja i mówiliśmy o tych projektach. Był leśny kompleks promocyjny, który miał domki z drewna, prawda? Jest zdrowa żywność z polskich lasów, czyli dziczyzna, ekologiczne mięso, zdrowe, już, smaczne. Ale to już prowadziliśmy, prawda? Dokładnie, podawane. Poprawy, przez te wszystkie, prawda, rzeczy, które zostały tutaj prowadzone, bigos, prawda, pieczony dzik, żeberka, do tego jeszcze jedna zupa, druga zupa i tu szereg innych potraw, które są, to przecież to jest... No to jest to, o co chodzi w Lasach Państwowych. To jest największy skarb, jaki można sobie wyobrazić. Prawda? Największy dar lasu. No i oprócz tego przede wszystkim no, świetna atmosfera. Świetna atmosfera, taka przyjazna, pinkowa, rodzinna. Jak do tego doliczy się jeszcze szwadron kawalerii, prawda? Do tego jeszcze się doliczy fajne dziewczyny, które... No pięknie to wyglądało. Tak. A te samoloty, które latały nad głowami, no to już przechodzi wszelkie oczekiwania. To jest pisane po prostu jak... Oczywiście. Najlepsza impreza tego roku. Oczywiście, że każda impreza jest to jako pierwsza ma jest takim terenem do zbadania, prawda? I tutaj już wiemy, w których miejscach możemy jeszcze tą imprezę podciągnąć, w których miejscach możemy... Trzeba by było pozmieniać pewne rzeczy, żeby one były jeszcze skuteczniejsze, jeszcze lepsze, ale tak zawsze jest. Tak jest, że ta pierwsza impreza zawsze jest tą imprezą zaplanowaną, ten plan się sprawdza w iluś tam procentach i też do sprawdzenia, co jeszcze można poprawić, w jaki sposób jeszcze tą imprezę ubogacić. No na pewno będą tutaj podpowiedzią te projekty realizowane w Lasach Państwowych. I druga sprawa jest taka, że nie możemy wpaść w samozachwyt, prawda, że wyszło, jesteśmy zadowoleni, już w następnym roku zrobimy tak, jak nie. Nie. W przyszłym roku musi być lepiej. Będzie lepiej, ale ja i tak się cieszę bardzo, że tak wyszła ta impreza, jak wyszła, bo zaczęło się od takiego spotkania jak teraz przy kawie. Jeden Marek z drugim Markiem zaczęli coś tam sobie prawda, planować. Okazało się, że mamy dzisiaj tego efekt i myślę, że to jest powód do zadowolenia. Trzymamy się konwencji, dobre z lasu, dary z lasu, smaki leśne, tego się trzymamy. No przede wszystkim mieszkańcy są zadowoleni, bo z nimi się tu dzisiaj spotykaliśmy, z nimi spędzaliśmy czas. Jeszcze czeka nas oczywiście koncert. I ja się z tego bardzo cieszę, że mogłem tych ludzi, których na co dzień spotykam też w wirtualnej rzeczywistości albo gdzieś tam w różnych takich służbowych sytuacjach, że dzisiaj mogę z nimi usiąść, porozmawiać, pośmiać się, spędzić czas miło przy zabawie, przy grach, przy pokazach, przy czymś, co daje satysfakcję, co jest atrakcyjne, a z drugiej strony, no przy czym też my się trochę poznajemy, uczymy siebie, prawda? A to jest przecież impreza niezbudowana, tak, że ona jest monotematyczna, ona jest dla leśników, czy dla myśliwych, czy dla kogoś innego. Ona jest dla mieszkańców Szczecinka. Dokładnie tak.
To są leśnicy, to są myśliwi, to są wędkarze, to są pasjonaci, którzy kochają las, kochają przyrodę i zrobili coś dla ludności, dla społeczeństwa. Dokładnie, tego się trzymajmy. My się otwieramy jak najbardziej i chcemy, żeby naszą pracę ludzie lepiej poznawali, bo jak poznają naszą pracę, to będą ją lepiej rozumieć. Jak będą ją lepiej rozumieć, to nasze relacje ze społeczeństwem będą naprawdę dobre i tego byśmy sobie życzyli.